Mamy kolejną bitwę. El Coito na fałce. Dosyłacz Venta celowanie. No na tym czołgu raczej celowania bym nie brał. Nie obraź się, ale tak... To nie jest czołg, który potrzebuje ulepszonego celowania, tak. Chyba, że tym snajpisz, ale no ja bym tym tak nie zagrał. Wolałbym tutaj dać raczej wzmocnienie, turbo tym czołgiem troszeczkę tak bardziej na blisko. No, ale... Widzę, że tym grasz trochę jak leopardem jakimś takim. Ten czołg ma mało penetracji. Fajne byłoby wyposażenie, które zwiększa penetrację. Ha! Kurde. I co jeszcze, kurna? Cheaty jakieś może jeszcze. No zaczynasz tą bitwę defensywnie, ale... Powiem tak, żeby była jasność. Twoje wyposażenie, które używasz, ma sens przy twojej grze. Tylko ja tym czołgiem bym troszeczkę inaczej zagrał. A bo to nie jest dla mnie snajper. Tak jak tutaj to pokazujesz, ale to nie ma znaczenia. Co ja myślę, ważne jest to, że ty tym czołgiem robisz robotę i to się liczy. To co robić jest git. Tak można też zagrać. Lepsze to niż pojechanie na samobój. Jak pancer 460 penetracji, 500 od razu. Ktoś napisał, że War Thunder się... Nie, no to jeszcze nie jest jakoś tak źle, co nie? No w sensie nie jest to do... karalne, tak? Nie powinniśmy za takie coś usuwać komentarza, no. Może tak napisać. Gdyby napisał, że ludzie, którzy grają w War Thundera, to nie wiem... debile? To zasługuje na upomnienie. Natomiast... to, że gra... według niego jest zła, to nie jest nic złego, to jest jego zdanie. Dopóki nie obraża graczy grających w grę, to ja nie mam problemu z tym. Można napisać, że War Thunder jest beznadziejny. Można napisać, że WoT jest beznadziejny. To nie jest dla mnie żaden problem, to jest tylko zdanie. Ale gdybym je już zaczął wzywać, no to wtedy trochę gorzej, tak? To prosiłbym o upomnienie, że tak się nie robi, bo ja nie wyzywam, że ktoś jest debilem, jak gra w jakąś grę, czy coś, tylko... Mogę powiedzieć, nie lubię tej gry i to jest spoko. Po to ich jest tak dużo, żeby wybierać. E4 mi, dzięki bardzo za suba, siemanko. To nie było semestry do ciebie. Tylko mówię ogólnie, że takie komentarze nie są problematyczne. Bardzo dobre przystawienie się na wodę, wiesz? Bardzo dobrze zrobiłeś, to jest świetna pozycja, też tutaj zawsze jeżdżę na obronę. A tym bardziej, że w tej bitwie, no prawa strona, tam górka upadła, więc to jest jedyne sensowne, tutaj jest gorzej. Tu jesteś schowany przed tą górką, więc... Całą tą bitwę grasz niezwykle ostrożnie, ale dobrze. Ale ich punktujesz. Bardzo bazujesz ładnie na krzoczkach. Pyk, pyk, pyk. I pyk, 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 pyk. Super. No, zdobył taki śmietnik jakiś super chef, inny główienka.
Semester w takiej sytuacji World Warships. Ładny strzał. Dużo goldowych używasz na tym pojeździe, bo on ma mało penetracji. To jest siódmy tier, ale ma tylko 145 penetracji, to mało. Na zwykłych, na goldowych ma chyba 202, coś takiego? Nie, 194, Jezu, jeszcze mniej niż myślałem. Myślałem, że troszeczkę więcej. Pomyliło mi się chyba z, kurde, z Cromwellem, czy tam z Kometem? Nie wiem. Te lolki to tak średnio. Pamiętam te penetracje wartości. Dobrze się przestawiłeś, aby znaleźć na niego bicie. Super. Jesteś sam na dwóch, ale masz fulla. Te 150 ma niebezpieczne działo. Oj, uważaj. Podpaliłeś go, kurde. Sfajczy się. Sfajczy, pięknie. No to teraz to już łatwo. Na wymianę możesz nawet iść, na wymianę. Masz lepszy DPM. Na luzie to. Byle cię nie podpalił, tylko frontem, żeby cię... A na luzie tutaj to już. On jest... Ależ to się odbiło. On ma stokowe działo, mordo, to wiesz co? Ty mógłbyś go, kurde, na 300 HP pokonać. No, by ci zostało jeszcze 3 HP. No. Mówiłem, że na 300 HP byś dał radę. Nie, no łatwizna tutaj to. Z tym łebkiem to łatwizna. Słuchaj! 10 na 10, no bitwa 10 na 10. Powiem tak, na razie te bitwy, które zobaczyłem, te dwie, tak? Full ocena. Sam bym tego lepiej nie zagrał. Także gratulacje. Oglądanie tego to była przyjemność. Na początku było trochę nudno, ale tak to... Super, brawo. MK, dużo expa.